bardzo lubię mikrofon, przyznaję od razu. Bardzo serdecznie witam i dziękuję, że znaleźliście Państwo trochę czasu, żeby posłuchać mnie. Postaram się zmieścić tak w granicach, żebyście Państwo wysiedzieli i żebym zadbała o Państwa układ kostny, żeby Was kręgosłupy za bardzo nie bolały po tym, jak będę tutaj Państwu przedstawiała to, co chciałabym powiedzieć. Jelita, no Wasza Pani Prezes już powiedziała, tak, że wiecie, że to jest super ważna sprawa. Od bardzo dawna mówi się, że w ogóle, żeby organizm prawidłowo funkcjonował, to musi prawidłowo funkcjonować układ pokarmowy. Bo są to takie wrota naszego organizmu, tą drogą wszystko, co chcemy do niego dostarczyć, pozytywnego, odżywczego, właśnie ma się dostać. No prawda, jeszcze oddychamy, jest jeszcze układ oddechowy, ale jak dbamy o to, żeby się prawidłowo odżywiać, żeby dostarczać wszystkiego, co konieczne do naszego organizmu, na pewno musimy to zrobić drogą pokarmową. Oczywiście cały układ pokarmowy jest bardzo ważny, niemniej jednak ta część właśnie, o której chcę Wam szczególnie powiedzieć, czyli te jelita zaczynające się tam za żołądkiem, są wyjątkowo istotne, dlatego że pełnią podstawowe dwie funkcje. Tak? Z jednej strony są odpowiedzialne za prawidłowe trawienie i wchłanianie wszystkich substancji odżywczych, które do organizmu się dostają. Z drugiej strony no, są odpowiedzialne za to, żeby wszystko to, co organizm musi wydalić, co powstało w wyniku przemian w organizmie, mogło być usunięte, tak? Czyli bardzo istotną funkcję pełni i w związku z tym jest tak zbudowany, że niewyobrażalne jest, jak dużą powierzchnię zajmują w naszym organizmie jelita. No bo one tam mają około 3 metrów, ale są rozwinięte, mają kostki jelitowe i ta powierzchnia robi się około 300 metrów kwadratowych. Tak? 300 metrów. Niewyobrażalna powierzchnia. Bardzo duża powierzchnia kontaktu ze światem zewnętrznym, no bo przez pokarm kontaktujemy się właśnie z światem zewnętrznym i te czynniki środowiskowe mają istotne znaczenie. No i teraz zaburzenia tego normalnego funkcjonowania jelit, tej ich funkcji, którą mają one pełnić, no w ostatnich czasach diametralnie rosną. Coraz więcej osób jest dotkniętych różnego typu zaburzeniami. Te zaburzenia mogą być dwojakiego rodzaju. Jedne to są takie nieswoiste, jak to pięknie nazywają lekarze, stany zapalne, które no, są bardzo niebezpieczne, a wywodzą się z faktu, że nasz organizm przestaje prawidłowo reagować na nasze komórki. Na pewno słyszeliście o takich schorzeniach, jak schorzenia autoimmunologiczne, czyli takie agresywne, że nasze komórki zaczynają traktować te komórki, na przykład jelitowe, jako obce i je wyniszczają. I takich schorzeń jest bardzo dużo. Liczba rośnie niesamowicie. W Polsce szacuje się, że jest około 50 tysięcy osób chorych na tego typu schorzenia. Tak? To jest na przykład choroba Leśniewskiego Crohna. Bardzo, bardzo trudne schorzenia. Ale też bardzo dużo osób cierpi na taką mniej groźną schorzenia, jakim jest tak zwana drażliwość, tak, jelita, czyli taka nietolerancja, że one nie mogą tolerować różnych pokarmów, bo no mają, tak ładnie się mówi, sensacje, tak? Nadwrażliwością, tak, bardzo często tak nazywana nadwrażliwością jelit. I ta przypadłość no, dotyczy w zdecydowanej większości pań. 80% osób chorujących właśnie na tą nadwrażliwość to kobiety. I teraz tak, oczywiście zrobiono mnóstwo badań i wyszło, że istnieją pewne predyspozycje genetyczne do tego. Ale to nie tłumaczy, dlaczego w ostatnim czasie tak lawinowo te schorzenia narastają, bo żeby dane predyspozycje genetyczne się utrwaliły, no to potrzeba 10 lat, żeby nie powiedzieć, że powyżej 100 lat dobrze.
Więc na pewno nie jest to główna przyczyna. Główna przyczyna tkwi w środowisku, w którym żyjemy, tak? Czyli no, głównie to w zanieczyszczeniu środowiska, w żywności, którą spożywamy, którą nie muszę tutaj dużo mówić na ten temat, żebyście też Państwo wiedzieli, że no niekoniecznie jest zdrowa, tak? Bo stąd pojawiły się sklepy ze zdrową żywnością, tak? Gdyby żywność była zdrowa, to by nie było takich sklepów, no bo w takim razie jak są sklepy ze zdrową żywnością, to jaka jest żywność pozostałych sklepów, tak? No czytamy niezdrowa, tak? Bo to po prostu są tam właśnie pestycydy, konserwanty, te wszystkie nawozy, azotany, które są bardzo niebezpieczne, szczególnie dla jelit, bo z nich powstają bardzo jedne z najsilniejszych takich rakotwórczych związków, które są odpowiedzialne za raka jelita grubego. A przecież ten nowotwór też nas atakuje w niesamowitym tempie aktualnie. Więc nie możemy powiedzieć, że są to tylko i wyłącznie te cechy genetyczne. To niestety nasze środowisko, to niestety to, co często się mówi, takie choroby cywilizacyjne, prawda? Tych chorób. Ja się tutaj powiem, przepraszam, że tak, proszę bardzo. Nadmieniła Pani, że kobiety w szczególności częściej są podatne. Czy zna Pani jakąś ogólną przyczynę, bo ja uważam, że my jesteśmy bardziej odpowiedzialni. No tak, ale też bardziej się stresujemy, tak? Wszystko odbieramy bardzo emocjonalnie, tak? W związku z tym no przeżywamy różne rzeczy znacznie bardziej, a to odbija się na nas, tak? Panowie troszeczkę inaczej podchodzą do życia, tak? Także to jest ten główny problem, no bo ten stres jest wszechobecny. Jak chcemy wszystko dobrze i porządnie zrobić, tak, zadbać o wszystkich, to jesteśmy właśnie znacznie bardziej zestresowane. Czyli generalnie, no oczywiście wiadomo, właśnie to, co przed chwilą sobie powiedzieliśmy, żyjemy w tym nadmiarze stresu, w nadmiarze złego jedzenia, mamy za dużo pracy i tak dalej, a z drugiej strony, no niestety mamy za mało tego wszystkiego, co jest korzystne dla naszego organizmu, tak, tej właściwego odżywiania, wszystkiego tego, co powinniśmy pozytywnego dostarczać do organizmu. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy o tych nadwrażliwych jelitach i tym, o czym tutaj rozmawialiśmy i paniach, to kiedyś uznawano, że to jest takie schorzenie psychosomatyczne, tak? Czyli że bardzo dużo leży po stronie naszego umysłu, po stronie tego, jak to wszystko odbieramy. No i niestety, ponieważ tak się właśnie dzieje, jak powiedziałam, to bardzo istotne jest, żebyśmy my sami potrafili zrozumieć i potrafili dojść do tego, co takiego musimy zrobić, żeby właśnie wspomóc te nasze siły organizmu, żeby te nasze jelita prawidłowo funkcjonowały, bo jak one będą prawidłowo funkcjonować, to stopniowo i nasz organizm zacznie coraz lepiej funkcjonować, bo będzie właściwie dożywiony, uzupełniony tym wszystkim, czego brakuje. No i teraz tak, proszę Państwa. Na pewno beze mnie nieraz słyszeliście, jak bardzo dobrym produktem jest aloes, prawda? Wszyscy go znamy, pamiętamy, że nasze nawet babcie trzymały na parapetach okiennych aloes, prawda? Przez wieki on był znany jako ta roślina od stosowania zewnętrznego, od oparzeń, od takich różnych urazów. Oczywiście tak, gatunków aloesu jest powyżej 200 i niestety nie wszystkie mają te same dobroczynne działania. I też chciałabym Państwu zwrócić uwagę, bo ja oczywiście jestem fanką aloesu i od bardzo dawna ten aloes stosuję, ale tak jak koleżanka moja wspomniała, trzeba bardzo uważnie patrzeć, jak już poczujemy, że mamy tą potrzebę, że rozumiemy, że ten aloes może się nam przydać, na to, jaki aloes stosujemy. Bo jak zauważyliście beze mnie, od kilku lat jest boom na aloes, tak? Prawie wszędzie, w prawie każdym produkcie jest aloes. Reklamują się wszyscy, nawet do kołder dokładają aloes, mówiąc, że one będą dużo lepsze, tak? Więc trzeba umieć z tego gąszczu wszystkiego wybrać te informacje, które nam pomogą zrozumieć,
o co chodzi, co w tym aloesie jest takiego dobrego. I teraz tak, wracając do tego aloesu, o którym powiedziałam, tego drzewiastego, który hodujemy bardzo często na parapetach okiennych, on rzeczywiście świetnie spełni swoją funkcję, jeżeli będziemy mieć takie urazy właśnie, jak to nasze babcie nam tam smarowały i tak dalej, bo to wtedy przecinała tam, albo przełamywała ten liść tak i tym sokiem smarowała i było wszystko okej. Trochę gorzej, a czasem nawet może być niebezpiecznie, jeżeli taki aloes spróbujemy zastosować do wnętrza. I zaraz Państwu spróbuję wyjaśnić dlaczego. Dlatego, że aloes w swoim składzie ma mnóstwo substancji, powyżej 270, a i tak naukowcy pracują i tam szukają, ciągle jakąś nowość wynajdą, jak ja taką ogólnoświatową bazę danych naukowych zaglądam, to tam co troszeczkę się coś pokazuje. Istotne jest, żeby ten aloes spełniał właśnie wszystkie bardzo ważne funkcje, ale żeby spełniał też wszystkie kryteria, które powodują, że on będzie tą właściwą rośliną. Co ja tutaj mam na myśli? Mianowicie mam na myśli sposób, w jaki jest hodowany. To, żebyśmy mieli jasność, że on jest hodowany w czystym środowisku, prawda? Żebyśmy mieli jasność, że tam nie są używane nawozy sztuczne. Żebyśmy mieli jasność, że też nie jest tam pryskany, tak? Czyli to wszystko, o czym mówię, żeby nie było pestycydów, tego wszystkiego, to jest bardzo istotne. I oczywiście jest bardzo dużo firm na rynku i ja nie mówię, że jedna tylko, może więcej, ma takie, spełnia takie parametry. Ja akurat stosuję ten aloes od bardzo dawna, takiej amerykańskiej firmy Forever Living Products, która 36 lat się zajmuje tym aloesem. Bo ja sprawdziłam, uwierzyłam, że te wszystkie działania są. Oni uzyskali wszystkie certyfikaty i Państwo oczywiście możecie to sprawdzić, możecie sprawdzić, może inne też mają wszystkie certyfikaty, nie wiem. Natomiast co jest ważne i co mnie przekonuje, że właśnie on jest tak hodowany, jak hodowało się 100 lat temu, czyli wszystko jest ręcznie, tam chodzą kozy i owce nawożą, prawda, czyli wszystko jest prawidłowo. On ma te wszystkie... Przepraszam, tak. Pani o roślinie jako takie, ale jeśli... O roślinie jako taki, bo żeby to, co ekstrakt uzyskamy, tak, to no po prostu wiadomo, żeby ekstrakt był zdrowy, to roślina musi być zdrowa, czyli wszystko musi być w takich, no nazywamy to ładnie, ekologicznych, tak, warunkach. Przy czym sama Pani nie hoduje, nie jest Pani. To znaczy akurat ja na parapecie okiennym mam dokładnie przywieziony z tych plantacji aloes, czyli ten aloes, który tu zaraz rzucę tą nazwę, tak? Aloe Barbadensis Miller, to jest ten gatunek aloesu, który ma właśnie te wszystkie korzystne substancje, którego dotyczą te setki badań, które naukowcy teraz cały czas robią i można je właśnie na tych bazach danych naukowych znaleźć. Więc to jest ten właśnie aloes, ale on oczywiście przechodzi szereg etapów, żeby na samym końcu znaleźć się w jakichś tam baniaczkach, których go można kupić. Ale na co chcę zwrócić uwagę, bo tutaj ktoś powie mi, no ale to przecież ja sama mogę w domu, prawda? Żeby taka roślina miała te aktywne substancje biologiczne czynne i żeby no, spełniała te wszystkie kryteria, to musi być hodowana minimum 3-4 lata. Te liście aloesu sięgają metra do półtora. No nie wyhodujemy takiego aloesu na parapecie okiennym. No jak mamy duży dom, możemy się postarać, ale też doskonale wiecie, że bardzo dużo osób hoduje na przykład agawy i musi długo czekać, żeby ta agawa była bardzo duża, tak? Więc to jest kwestia. Druga, najistotniejsza kwestia, z którą jest problem przy aloesie i bardzo wiele osób powie tak, ja nie mogę stosować aloesu, bo on mnie uczula albo działa na mnie przeczyszczająco.
Z czego to wynika? Właśnie wynika z tego, że te niektóre aloesy, z którymi mamy do czynienia na rynku, są z tak zwanego pełnego przemiału. To znaczy, krótko mówiąc, brany jest liść i zmielony w całości, tak? Albo wysuszony i później rozpuszczony ponownie, tak? No bo tak się robi, tak samo jak się robi z ekstraktów. Zapraszamy bardzo, prosimy bardzo. Także co jest problemem? Problemem są dwa składniki, które znajdują się w skórze liści. To nie to. W skórze liści aloesu i te dwa składniki tak działają. Drażniąco na przewód pokarmowy, na śluzówkę i drażniąco tak w ten sposób, że mogą uczulać. To jest kwestia istotna. Dlatego na to Państwu zwracam uwagę, bo tak jak powiedziałam, mnóstwo jest i możemy czytać i sami wybrać. Tylko ja Państwu mówię, co tutaj jest bardzo istotne. Bardzo istotne jest, żeby powstała te w latach 80. na początku tak zwana Światowa Rada do Spraw Aloesu, tak? Ponieważ on zaczął być stosowany i ta rada wydaje certyfikat. Co roku trzeba dostać ten certyfikat, żeby na tym swoim opakowaniu on był i żebyśmy wiedzieli, że on spełnia te warunki. Także to jest bardzo ważna kwestia, żebyście Państwo, jak się przekonacie, że ten aloes Wam się przyda, wiedzieli, na co zwrócić uwagę. A teraz wracając już do tego, o czym zaczęłam mówić, o tej niesamowicie ważnej funkcji aloesu i tych wszystkich jego składników. No, każdy z nas widział i wie, że to jest taki sukulentan, prawie sama woda jest, tak? 96% to woda, tylko 4% to to, co jest takie bardzo istotne. Tam jest mnóstwo składników odżywczych, tak? Są i witaminy, i minerały, i są aminokwasy, i są różne pochodne cukrów, i bardzo dużo takich aktywnych składników roślinnych. Tak to badano, aż właśnie w 2010 roku pokazała się taka praca, która mówi, że składniki aloesu są tak zwaną integralną, tak zwaną funkcjonalną żywnością, tak? Funkcjonalną żywnością. Co to znaczy, takie słowo funkcjonalna żywność? Wszyscy znamy jeden produkt, jedną żywność funkcjonalną. To jest mleko matki karmiącej. Nikt nie ma wątpliwości, jak nie mam, że jest to żywność najlepsza z możliwych dla małego dziecka, prawda? Bo ona właśnie dostarcza wszystkiego tego, co jest potrzebne. I okazuje się, że badając właśnie ten skład aloesu, stwierdzono, że tutaj są też takie składowe, które właśnie można uznać za funkcjonalne, czyli te, które spowodują, że organizm będzie prawidłowo odżywiony. To jest, no możemy traktować jak żywność, prawda? Czyli to nie jest tak, że ja, to jest panaceum na wszystko. Ja dzisiaj wypiję kieliszek aloesu, a jutro poczuję się rewelacyjnie. Tak? To nie o to chodzi, bo to jest proces, żebyśmy my, te nasze jelita, doprowadzili do stanu prawidłowego. Przez te właśnie swoje składowe, które tam Państwo widzieliście, nie wnikając, tak jak powiedziałam, bo to nie o to chodzi, żebyśmy wnikali w te tajemne biochemiczne nazwy, możemy dojść do tego, że właśnie on będzie działał kompleksowo na cały organizm, czyli stopniowo będzie oczyszczał przewód pokarmowy, stopniowo będzie uzupełniał wszystkie niedobory, no bo te składniki ma w sobie. Cały czas stopniowo będzie w ten sposób tak działał na nasz organizm, że on kompleksowo zacznie czuć się lepiej, bo nasz organizm jest całością. Tu nie można powiedzieć, tak jak no niestety bardzo często się w naszej medycynie klasycznej dzieje, że patrzymy na organizm wycinkowo, tak? Tu mam się zająć układem pokarmowym, tu mam się zająć układem krwionośnym, tu nerki, a tam mózg, prawda? To wszystko jest całość. I w całości musi być równowaga,
żeby ta równowaga była zachowana, niezbędne jest właśnie różne poczynania, zaczynając właśnie od przewodu pokarmowego. On ma taki... Tak, proszę bardzo. No nie są. Nie są. My, jak mamy cały liść aloesu, zdejmujemy z niego tylko skórkę. Tak jakby pan nożem odciął, tak? I mamy cały miąższ. A czyli nie tylko sok. Ostrych końców nie obcinamy? No to zejdzie razem. Zostaje tylko sam miąższ. Tak, by się szybko psuło. Tak, i tam na jednym ze slajdów było, no to jest na przykład witamina C, to jest na przykład wyciąg z owoców borówki, który też ma takie substancje naturalne, które będą zabezpieczać przed tym, no bo inaczej to byśmy mogli tylko... działa dużo gorzej. I nie trzeba, bo on jest chemiczny. No więc właśnie, no więc to jest oczywiste. No działa dużo gorzej i stąd bardzo wielu lekarzy, którzy do końca nie mają tej świadomości, mówi, suplementów nie należy stosować. No nie należy stosować tych syntetycznych. Ja się też z tym zgadzam. Natomiast absolutnie nie mogę się zgodzić z tym, że wystarczy nam tylko jedzenie warzyw i owoców, ponieważ mało kto ma dostęp do czystych, ekologicznych warzyw i owoców. Już pomijając kwestię, że owoce same w sobie jako takie w dużej ilości nie mogą być jedzone, bo większość z nich ma bardzo dużo cukru. A cukier, no, w postaci tego cukru prostego może przynieść najwięcej szkód niż korzyści. I wracając do tego, co pan wspomniał o komórkach nowotworowych, no cukier jest rewelacyjną pożywką, bo właśnie one głównie metabolizują glukozę. Więc tutaj no, trzeba znaleźć jakiś złoty środek, tak? No
świetnie jest, jeżeli mamy taką możliwość, że wszystko sobie wyhodujemy i wiemy. Jest taki złoty środek? No nie ma, no nie ma, no ale prawda, bo to co z tego, że ja wiem, jak, ponieważ ja nie mam działki, ale mój kolega w pracy ma działkę, hucha, dmucha, jest bardzo proekologiczny, ale jak zaczął hodować pomidory i mówi, no nie mogę ich nie popryskać, bo wszyscy wokół pryskają, więc wszystkie zarazy przychodzą na moje pomidory, więc i tak ich nie mam, tak? Więc to jest po prostu no, bardzo trudne. No, no tak samo, no więc rozumiecie Państwo, że to nie jest prosta sprawa. Nie jest prosta sprawa, natomiast rzeczywiście to, czego Pan dotknął, jest kluczowe, że w wyciągach roślinnych te wszystkie substancje są ze sobą razem, one współgrają, współdziałają, to jest zupełnie inne oddziaływanie na organizm niż każdej z nich z osobna wyciągnięty, prawda? Więc dlatego tak bardzo dobre działanie i tak dużo prac prozdrowotnych dotyczy aloesu, który ma te ponad 200 różnych substancji, ale nie każdą osobno, tylko właśnie wszystkie razem, tak? I to powoduje, że on tak dobrze oddziaływuje. Stopniowo, nie od razu, prawda? Bo to nie jest lek. Więc jak mają ludzie problemy, na przykład bardzo to też, akurat nie jelita, ale troszeczkę wyżej przewodu pokarmowego, mnóstwo osób ma refluks, tak? To też jest takie dzisiejsze schorzenie związane ze sposobem odżywiania, ze trybem życia, prawda? Zaczyna im się tam w nadmiarze wytwarzać kwas solny w żołądku, jeszcze zwieracz trochę źle pracuje i od razu mamy taką kwestię. No i cóż, no idziemy do apteki, dostajemy Malox, tak? Taki środek, który ma co? No on ma tam sole aluminium, prawda? I co on robi? On neutralizuje, tak? Jedyne co robi, to kwas z zasadą zneutralizowany jest. Słucham, no nie ten zstępujący, tylko ten z żołądka do przełyku. No. W związku z tym, no tak to działa, prawda? A sole aluminium jest w ogóle też niezdrowe, też wszyscy doskonale wiemy, prawda? Pomijając wszystkie inne kwestie, że jest rakotwórcze, to jak ono jest również w nadmiarze, to ono źle działa na przytarczyce, powoduje, że wytwarza się hormon, który wyciąga wapń z kości i też jest to droga do osteoporozy. Więc tych kombinacji i połączeń jest niesamowicie dużo, tak? Więc to jest klucz do sprawy. Natomiast aloes działa łagodnie, ponieważ on ma takie składowe swoje, które z jednej strony tak jak gdyby pokrywają śluzem nasz przewód pokarmowy, tak? Podobnie jak znajdująca się w naszym przewodzie pokarmowym mucyna, on też ma takie składowe, nazywają się mukopolisacharydy na polski, bo moglibyśmy powiedzieć śluzowielocukry, tak? I one właśnie taką funkcję pełnią. Ale jeszcze też oddziaływuje odpowiednio, już nie mówiąc o mechanizmach biochemicznych, na komórki okładzinowe żołądka, powodując, że kwas solny jest w mniejszej ilości wydzielany, więc to jest proces, tak? I to musi trwać, jak się pije ten aloes. Nie dzisiaj wypije, jutro tak zadziała, bo to jest po prostu. Jeszcze w jakiej postaci? No bo pije, ale jak? W jakiej postaci? No, on jest najlepiej przyswajalny, że tak to no, w postaci miąższu, czyli tego gęstego, co się odsypuje. Zerwać liście, zjeść go? Nie, absolutnie nie można zerwać liścia, zjeść, bo właśnie tam jest, no w tej skórze jest to, co jest niepotrzebne. No ja pani mówię, że tak naprawdę to trzeba by wyhodować taką roślinę, ten aloes verbadensis Miller, pohodować ją na tyle długo, żeby ona miała odpowiednie liście, ściągnąć skórę z tego liścia, no i wtedy mogłaby pani to zjeść. No nie jest realne, żebyśmy my tu połączyli z winem, bo sama kiedyś robiłam. No różne są metody. Takie, tak. Z winem czerwonym, czy ja już nie pamiętam. Tak, no można, można z wodą, można, no różnie można. Jeżeli się chce zadziałać początkowo na to, żeby te nasze jelita doprowadzić, tak ładnie mówiąc, do stanu używalności, to należałoby ten taki właśnie miąższ aloesowy wypijać nadczo
No, najlepiej w połączeniu z wodą, tak, w jakichś takich proporcjach odpowiednio, żeby on miał szansę na ten przewód pokarmowy zadziałać regenerująco i oczyszczająco. No bo... Czy mam rozumieć, że pani ma coś takiego, bo to jest też konkretne, tak, żeby no tak. Wiedzieć co dalej. No. Dokładnie, dokładnie. No ja nie, ja po prostu państwu mówię, jakie ma, jak działa, właściwości. Prawda, właściwości, natomiast jeśli chodzi o to, gdzie można dostać, to jak, to wygląda, jak to wygląda, to koleżanka, tak? Tak, słucham. Tak, ale to nie może być jakiś aleśnik. Nie może być. Właśnie cały problem polega na tym, że to nie może być jakiś aleśnik. Nie może to być aleśnik, którego jest dużo na naszych parapetach drzewiasty. On takiej funkcji nie ma. Nie może to być taki drobny aleśnik. To ja mówię, ten aleśnik jest bardzo dobry, jak mamy oparzenie, jak mamy jakieś stare zapale skórne. Jesteśmy skazani na marfety. Ja powiem tak, też nie do końca, bo wie pani, pani wejdzie do sklepu, właściwie nawet w supermarkecie możemy aloes kupić, tylko tamtego aloesu, jak weźmiemy opakowanie, to tam jest po prostu 5% czasem nie, potem czytamy, że jest z pełnego przemiału albo zrobiony z suszu, co od razu wskazuje na to, że tam będą te składniki aloina i emadyna ze skórki liścia, które tak, a nie inaczej działają. No. Więc no, wybór oczywiście należy do państwa. Ja mówię tylko, dlaczego tak się stało i dlaczego ja też uwierzyłam i widzę i sprawdzam. No ja jestem naukowcem, więc ja muszę mieć namacalne, albo sama muszę coś zrobić eksperymentalnie, albo muszę poczytać w pracach naukowych, żeby wiedzieć, że tak jest i muszę wiedzieć, jak wygląda, no starać się wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Dlatego tak państwu to mówię. No i teraz na przykład takie też związane niewątpliwie z przewodem pokarmowym i z chorobami cywilizacyjnymi, no to ta glukoza, o której już wspomniałam, prawda? Bardzo dużo osób ma ten problem, że ten poziom cukru jest u nich trochę za wysoki. Jak jest trochę za wysoki, to jeszcze łatwiej sobie poradzić, gorzej jak już mamy do czynienia z za dużym poziomem tego cukru, tak? I mamy do czynienia z cukrzycą. Ale znowuż z bardzo wielu prac, zresztą notabene, które tutaj państwu tak jest stosunkowo z 2012 roku przytoczyłam, z prac, których no są to już badania, bo wiecie państwo, prac może być mnóstwo, zaczynając od takich na komórkach, a kończąc na takich pracach na ludziach, że to już są takie no, doświadczenia tam z podwójnymi ślepymi próbami i w ogóle. Więc dokładnie takie badania też są dotyczące diabetyków, czyli tych, którzy mają za wysoki poziom cukru i okazuje się, że ten aloes też na nich działa bardzo dobrze, bo wiecie, co jest, moi drodzy państwo, takim problemem u cukrzyków, no żeby oni nie mieli bardzo dużych wahań, prawda, bo to jest dla nich bardzo niebezpieczne, tak? I tutaj aloes to świetnie normalizuje, on nigdy nie spowoduje, jak go stosujemy, że będą właśnie takie hipo i hiperglikemia, tak? Czyli wysoki i niskie poziomy, szczególnie niski poziom cukru jest bardzo niebezpieczny. Ja kiedyś miałam takiego studenta, który mi zemdlał na egzaminie, no bo okazało się, że był tak zestresowany, diabetyk jeszcze nie zjadł nic, tak? No to właśnie miał tak niesamowity spadek, że no miałam duży problem, no. Także tak to, proszę państwa, działa, więc tak naprawdę, tak jak mówię, to miąższ aloesowy jest również znakomitą formą zabezpieczenia się przed tym, żeby no, tej cukrzycy nie dostać, tak? Czyli żeby pilnować, bo tam jest takie duże sprzężenie, nie będę państwu mówiła, ale wszyscy doskonale wiecie, że tym hormonem, który tego pilnuje, jest insulina i on musi być prawidłowo wytwarzany, bo inaczej to te całe, ten nasz organizm się rozreguluje, a tak się dzieje u wszystkich tych, którzy lubią słodycze niestety, tak? Dlatego, że to są cukry proste, jak się je w
właśnie taki cukier prosty często, to tak, bardzo szybko go trawimy, bardzo szybko dostaje trzustka informację, że ma wydzielić insulinę, w związku z tym ją wydziela, jak ją wydzielę, to bardzo szybko ten poziom cukru się niweluje, ale znowu czujemy, że mamy potrzebę zjedzenia, bo to nie trzyma, tak? I tak te osoby, które tak lubią to słodkie, to wiedzą, że mogą tak co trochę dojadać, tak? I to jest o tyle niebezpieczne, że ta trzustka podziała tak jak każdy mechanizm, tak? Jak jest często używana, no to się psuje. I później już nie chce produkować tej insuliny. I na tym polega ten problem, tak? A no bo to jest kwestia receptorów, że nie, to jest tak zwana insulinooporność komórek, bo to, żeby poziom glukozy we krwi był utrzymany, to polega głównie na tym, że ta insulina jest wydzielana po to, żeby pewne komórki, czytaj głównie komórki mięśniowe, a tych mamy najwięcej, i komórki tkanki tłuszczowej, były w stanie przyjąć tę glukozę. Bo są takie komórki, które są niezależne od insuliny, to są komórki naszego układu nerwowego, bo one tylko pracują na cukrach, prawda? I one, niezależnie czy ta insulina będzie wydzielana czy nie, będą przyjmować glukozę. Jeszcze jedną taką komórką są nasze erytrocyty, bo one też pracują tylko i wyłącznie na, nie można mówić tylko i wyłącznie, tylko pracują na cukrach, tak? Więc no tak to jest. Wszystko jest bardzo ściśle ze sobą powiązane. No bardzo istotne, żebyśmy sobie właśnie to uświadamiali i wiedzieli, jak to funkcjonuje. Taką bardzo ważną rzeczą, dla której trzeba dbać o te nasze jelita, to jest fakt, że w tych naszych jelitach rodzi się nasza odporność, o tak bym powiedziała. Kiedyś był taki slogan, że 70% odporności leży w naszych jelitach i to jest prawda. I znowu teraz tak bardzo wiele osób tak sobie nie uświadamia, że te alergie, ta niesamowita ilość tak zwanych atopowych zapaleń skóry czy czegokolwiek jest związana z faktem, że jelita nie funkcjonują prawidłowo. To jest ewidentnie związane z tym, że nie powstał w naszym przewodzie pokarmowym taki, ładnie się mówi, prawidłowy ekosystem jelitowy, czyli tam nie ma tej ilości niesamowitej komórek bakteryjnych żyjących z nami w symbiozie, prawda, dobrych komórek bakteryjnych. Jak ich tam nie ma, to wtedy zaczyna się niesamowity problem, bo to jest piękne miejsce do tego, żeby w to miejsce rozwinęły się inne chorobotwórcze, tak? Takie, które nie są nam potrzebne. Bakterie, grzyby. Przecież też doskonale wiecie, że następnym problemem naszych czasów są grzybice, prawda? Kandidiozy tak zwane. To jest też problem zaczynający się w jelitach. W to miejsce, jak nie ma tej prawidłowej flory bakteryjnej, świetnie zaczynają się rozwijać te szkodliwe dla naszego organizmu związki, a świetną pożywką dla nich, znowu muszę to niestety powiedzieć, są cukry proste. Bo one bardzo dobrze się nimi odżywiają. Także no, stąd wszyscy, którzy mają problemy z grzybicą, doskonale wiedzą, że wszystkie słodycze są B i należy je odstawić, bo właśnie to jest świetna pożywka. Więc znowu tutaj aloes jest też rewelacyjnym sprzymierzeńcem, dlatego że jego składowe są źródłem pokarmu dla tych prawdziwych, no tych symbiotycznych, żyjących z nami w symbiozie bakterii. One się nimi odżywiają, w związku z tym znacznie lepiej funkcjonują, prawda? Bo to są takie substancje, no czytaj na przykład też, słyszymy skądinąd, że potrzebujemy dużo błonnika, prawda? Słyszymy.
I to jest prawda, jak tam mamy te diety różne, ja tak bardzo sceptycznie podchodzę do diet, bo zawsze uważam, że dieta musi być zrównoważona i żadne diety takie jedno jakieś tam składnikowe czy wybiórcze nie są dobre. Natomiast na pewno wiemy, że węglowodany nam są potrzebne, bo już powiedzieliśmy sobie, które komórki bez nich nie mogą żyć, ale w tej puli węglowodanów pewną część musi stanowić błonnik, co też jest węglowodan, tylko taki, dla którego my nie mamy enzymów i my go nie trawimy, tak? Nie potrafimy tak jak skrobia, która jest głównym naszym węglowodanem, którym się odżywiamy, świetnie ją trawimy, tak innych nie potrafimy trawić, ale one za to są bardzo dobrą pożywką dla bakterii jelitowych i one tam dzięki temu świetnie się odżywiają. I to jest bardzo potrzebne, żebyśmy sobie uświadomili, że to właśnie ten aloes jest również takim, to jest takie słowo, które teraz się używa, prebiotykiem, nie probiotykiem, tylko prebiotykiem, czyli substancją, która właśnie daje te składowe odżywcze. Ale aloes ma też, co jest niesłychanie istotne, takie substancje, polisacharydy czy glukopolisacharydy, jak nazwa mówi, to będzie jakieś tam właśnie dołączenie do różne ułożenia cukrów, czy jeszcze takie słówko piękne, poliglikany albo tak, czyli nie dość, że jeszcze jest trochę białka, to jeszcze są cukrowe, pochodne i one mają świetne działanie też przeciwbakteryjne. Na przykład z aloesu pozyskałam taki kompleks, taje krótki skrót 2QR, tak? Tu curé z angielskiego, czyli taki skrót, który oznacza, aby leczyć, aby, co on powoduje? On powoduje te składowe, to są składowe właśnie różne połączenia, tu jest zresztą ta tajemniczy polimer napisany, w którym tak rozszyfrowując to będzie galaktoza cukier, arabinoza cukier i pochodna taka glukozy, to ten związek ma taką niesamowitą własność, że powoduje, że złe bakterie nie będą przylegały na przykład do komórek nabłonka naszego jelita. A to jest podstawowy czynnik, żeby w ogóle bakterie mogły zacząć się rozwijać, tak? Te wszystkie złe bakterie, które no przecież codziennie do naszego przewodu pokarmowego dostają się złe bakterie, no nie ma silnych, prawda? Żeby one się mogły rozwijać, to muszą przylgnąć. Jak nie przylgną, to nie mogą się rozwijać. I właśnie te składowe aloesy powodują, że on nie przylgnie, tak? Jak nie przylgnie, to się nie będzie rozwijać. Czyli jest również świetnym składową, żeby no, zabezpieczać przed wczesnymi takimi infekcjami. Znacie doskonale taki mechanizm, bo bardzo wiele z nas wie, że na przykład tak działa żurawina. Prawda, drogie panie? No, wiemy, że żurawina jest takim owocem, który świetnie zaleca się przy często nawracających na przykład infekcjach dróg moczowych. Powiedziałam drogie panie, dlatego że to jest przypadłość głównie pań, no, wynikająca z naszej budowy, nie da się ukryć, tak? Więc ta przypadłość nas dotyka. I właśnie tutaj mam taki, dlaczego ta żurawina tak działa? Znowu odkryto, tym razem nie te polisacharydowe, ale jakieś tam inne składowe tej żurawiny, dokładnie to powodują. Komórki nie przylegają. Pęcherz na przykład moczowy jest normalnie sterylny, tam nic nie powinno w nim być, tak? Dopiero jak się tam coś dostanie niestety, to zaczyna się ta infekcja i żeby te bakterie do pęcherza moczowego nie przylegały, to właśnie te składowe żurawiny to powodują. A tutaj chciałam Państwu pokazać, tylko uświadomić, co wyniknęło z badań, bo bardzo wiele pań lekceważy te często nawracające infekcje. Dzisiaj jest tam, jutro nie ma, a tu się okazuje, że te bakterie, które bardzo często powodują te infekcje, mogą doprowadzić do takiego schorzenia autoimmunologicznego, które się nazywa reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Czyli my w młodości często mamy te nawracające infekcje, a w późniejszym wieku mamy reumatoidalne zapalenie stawów nie wiadomo skąd. Otóż no wiadomo, to wszystko może być powiązane. W tym naszym organizmie tak wszystko jest powiązane, że to jest po prostu czasem w ogóle nie do ogarnięcia i myślę, że jeszcze przez wiele, wiele lat nie będzie do ogarnięcia. I tutaj jeszcze już na koniec, żeby Państwa nie zanudzić tym aloesem, zwracam uwagę, że właśnie te składowe aloesu, ale tak jak tutaj Pan powiedział, nie wyciągnięte z tego aloesu, tylko działające, współdziałające z wszystkimi innymi składowymi. Tutaj im tajemne nazwy ponadawano, nie o to chodzi, żebyśmy się tych nas uczyli. I tak to tak jak powiedziałam, są głównie wielocukry. One działają, ładnie się mówi, immunostymulująco, tak? Czyli modulują, modyfikują nasz układ odpornościowy, bo powiedziałam, że te 70% odporności leży w przewodzie pokarmowym. A to jest zmora również naszych czasów. I te właśnie te składowe aloesu znacznie lepiej niż niektóre syntetyczne związki, które się podaje, przyhamowują wytwarzanie tych czynników stanu zapalnego. Z alergiami wszystkim nam się kojarzy histamina, bo jak ktoś wie, że ma iść zrobić testy na przykład skórne, tak, to ta histamina jest tym wzorcem SEWR, który mówi, czy to kółeczko, ta plama to już świadczy o tym, że jesteśmy uczuleni, czy nie. Bo to jest taki czynnik, który wcześniej wydzielają takie komórki, tu ładnie nazwane tuczne komórki układu odpornościowego, ale są i też późniejsze czynniki, które zdecydowanie gorzej działają na nasz organizm. Więc to jest, jak widzicie Państwo, bardzo dużo tych elementów w tym aloesie jest takich, że my mówimy, że on świetnie działa na jelita, ale tak naprawdę on świetnie działa na cały organizm, tylko że to jest proces, to jest proces, to nie jest tak, że ja dzisiaj popiję, jutro mi przejdzie. Ja, proszę Państwa, doskonale wiem to na sobie, bo ja zaczęłam pić aloes jakieś 6-7 lat temu, kiedy miałam problem z czuleniem na kota. Mam w domu kota, teraz mogę powiedzieć od 13 lat, no ale wtedy był mniej, tak? I w pewnym momencie okazało się, że jestem na niego uczulona, chociaż nigdy w życiu nie byłam uczulona, tak? No i oczywiście co taki człowiek jak ja robi? No idzie do swojego kolegi alergologa, ten mi przepisał tam ziewne takie, ziakie. No i ja to na początku brałam, ale potem się postukałam w głowę, mówię, Boże dziewczyno, po co ci te sterydy, tak? No i może bym się nie postukała, gdyby nie poznała koleżanek, które mi mówiły, wypij ten aloes, bo on jest świetny. No i ja im tak średnio wierzyłam, no ale jak mi dały, to zaczęłam pić, tak? Zaczęłam pić aloes, zaczęłam brać minerały. I moi drodzy Państwo, ja nie potrafię powiedzieć, czy to było pół roku, czy to może był rok, ale ja już od tych 5 lat żadnych dowziewnych środków nie stosuję. Wykładów mam mnóstwo, jak ja bym miała astmę, to ja bym tak do Państwa nie mówiła, jak mówię teraz, tak? Więc ja namacalnie na sobie uwierzyłam, że to musi działać, że to się wydaje, że to nie działa, jak to możliwe, ty tylko ten aloes pijesz rano, bo ja najczęściej przyznaję się bez bicia, że nie mam za dużo czasu w swoim życiu, więc mam czas, rano mam takie przyzwyczajenie, otwieram lodówkę, nalewam i wypijam i wtedy wiem, że wypiję, bo w innym czasie to niekoniecznie pamiętam, że mam to zrobić. I pomogło. I dlatego czystym przekonaniem swoim własnym mogę Państwu mówić, że tak działa, a oczywiście, jak widzicie, podpieram się pracami naukowymi, no bo no takim jestem człowiekiem, tak zostałam ukształtowana i taką, no tak wierzę, że to jest namacalne sprawdzenie. To, co Wam powiedziałam o tym, że prebiotyk, czyli to, co jest składową aloesu, bardzo korzystnie działa. Nie musicie się Państwo, to kolega Państwa się wczyta, bo jest chemikiem, tak? A Państwo nie musicie się wczytywać, co tam za kwasy z tego powstają. Faktem jest, że wszyscy dużo słyszymy o wielonienasyconych kwasach tłuszczowych, dużych takich kwasach, a tutaj z tych
składowych aloesu powstają krótkołańcuchowe kwasy, ale nie mniej istotne. Jeden z nich każdy z Państwa zna, kwas mlekowy. O kwasie mlekowym pewno każdy słyszał. Każdy namacalnie niewątpliwie to chociaż raz w życiu sprawdził, jak się zmęczył i go bolały mięśnie, to właśnie wtedy wytworzył mu się tam w tych mięśniach kwas mlekowy, bo taki... Z zakwasami. No, dokładnie z zakwasami nam się to kojarzy, prawda? A one, każdy z nich jakąś tam funkcję pozytywną pełni, żeby te bakterie żyjące z nami w symbiozie mogły się prawidłowo rozwijać. I to jest bardzo ważne, żeby tak się działo, bo jak one nie będą się prawidłowo rozwijać, to będziemy mieli duży problem z tak zwaną szczelnością jelit, tak? Z taką szczelnością jelit, żeby one przepuszczały tylko to, co jest potrzebne, co jest prawidłowo strawione, co jest substancją odżywczą dla całej reszty naszego organizmu, prawda? Bo żeby każda nasza komórka była odżywiona, to najpierw musi być strawione, później musi świetnie funkcjonować system, układ krwionośny, żeby to było wszędzie rozprowadzone. Jeżeli tak się nie dzieje, to ma organizm nasz duży problem, bo wtedy te wszystkie alergeny, te wszystkie drobnoustroje wnikają do wnętrza organizmu i mamy problem. Więc tutaj to, co już powiedziałam, ten system ekologiczny, więc ten slajd przepuszczę sobie, żebyśmy nie powtarzali się. I ewidentnie tutaj na tym etapie widać, że bardzo duże jest powiązanie między prawidłowo funkcjonującym przewodem pokarmowym, a rozwijającymi się właśnie alergiami, że ta flora bakteryjna ma bardzo istotny wpływ na to, czy te procesy alergiczne zajdą. A no dlatego jest to choroba cywilizacyjna, dlatego właśnie, że jest taka dbałość o higienę. Wszystko jest dobre, tylko nigdy w przesadzie, prawda? To, że bardzo młode osoby, młode kobiety teraz bardzo chętnie nie rodziłyby siłami natury, tylko przez cesarskie cięcie, co jest też powodem, dla którego nowonarodzone dziecko nie ma kontaktu z florą bakteryjną i jego system odpornościowy nie może się prawidłowo ukształtować. No antybiotyki to jest, wiemy, to tak szumnie było powiedziane, prawda, XX wiek, wiekiem antybiotyków, wiemy jaki z tego wyszedł efekt, prawda. Nie dość, że takie spustoszenie zrobiły w naszym organizmie, to jeszcze do tego tak się świetnie przepasożowały te wszystkie bakterie, że teraz nie bardzo wiadomo jakich antybiotyków na niektóre z nich użyć. Przecież są takie szczepy szpitalne, bakteryjne, na które właściwie nie ma antybiotyków. I to jest kolosalny problem. Także istota leży w tym, żebyśmy bardzo podnosili swój własny system odpornościowy. Nie wiem, czy ja przeleciałam? Tak. No i teraz, proszę Państwa, ojej, bardzo przepraszam, bo mi się coś nie tak nacisnęło. Co ja Państwu chciałam tutaj pokazać? Znacie taką dolegliwość, która się nazywa celiaknia, tak? Czyli nietolerancja glutenu, tak? Wszystkim, większości z nas kojarzy się ona no, z małymi dziećmi, bo tam najczęściej jest pełnoobjawowa, czyli mamy te biegunki, to wszystko, co wskazuje, że pewno jest nietolerancja. A to jest cecha wspólna dla bardzo wielu schorzeń, właśnie takich, które można powiedzieć, że mają coś wspólnego z autoimmunologią, jak cukrzyca, jak stwardnienie rozsiane, jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy te nieswoiste zapalenia jelita, choroba Leszczyńskiego, Crohna. Co tutaj się dzieje? Otóż ten gluten, ta cząsteczka, ona się nazywa gluten w pszenicy, trochę inaczej będzie się nazywała w życie, trochę inaczej w jęczmieniu, ale ona powoduje, że wydzielane jest takie białko, które powoduje rozszczelnienie, tak? Rozszczelnienie jelit, nie wnikając co tutaj w ogóle za mechanizmy są napisane. No tak, no bo to jest takie białko, które bardzo łatwo tak działa, prawda? Klej z wąki. Tak.
No niestety tutaj mówimy o glutenie, ale też tak działa bardzo wiele białek na nasze jelita. I to jak to białko się dostanie do doktora jego maliny, to wówczas no... No tak, no wiadomo, no to jest... Zmienia te komórki takie, że stare zmieni są. No bo to wtedy jest alergen, prawda? Ponieważ do naszego wnętrza powinny dostać się tylko cegiełki budujące białko, czyli aminokwasy, czyli prawidłowy przewód pokarmowy powinien strawić to białko na pojedyncze aminokwasy. Jak tak się nie dzieje, a na przykład u bardzo wielu osób, ja to tutaj taką dygresję powiem, tak się nie dzieje, bo bardzo wiele osób je za dużo białka. Jak je za dużo białka, to nasze enzymy no, nie są w stanie strawić tego, tak? Wiemy, że tam w trawieniu białka to potrzebny jest kwas solny w żołądku, ale są tam potrzebne odpowiednie enzymy peptydowe. I to, to jest... To nie ma trawienia. No nie ma. No a i się dzieje to, co pan... Dokładnie. Tam się zaczyna fermentacja. No tak, ale też problem polega na tym, że nasz organizm nie potrzebuje tyle białka, ile je, bo normalny człowiek, normalnie funkcjonujący, powinien zjeść, no ja już mówię górną granicę, 1 gram białka na kilogram masy ciała na dobę. Czyli czytając prosto, jak ktoś waży 60 kilo, to powinien zjeść 60 gram białka. Sportowiec wyczynowy może zjeść do 1,5 do 2 gramów białka na kilogram masy ciała. No bo to jest pH-1, przepraszam, pH-1 czy 2, to wiadomo, że tam w takim środowisku nie będą żyły. No ale to właśnie wszystko jest tak, nawet jak to się będzie wydzielało, ale jak jest taka ilość białka, to się zrobi to, co pan powiedział, co robi gluten, tak? Zaklei te kostki jelitowe, czyli powierzchnia wchłaniania będzie minimalna, no bo one nie mają szansy, prawda? Po to zrobiono, po to są w naszym organizmie, wielicie te kostki jelitowe, żeby zwiększyć powierzchnię wchłaniania. Tak jak wymyślono kiedyś ręcznik frotę, po to, żeby zwiększyć powierzchnię wchłaniania wody, tak? No to jest dokładnie ten sam mechanizm. Więc to jest bardzo istotne, a jak tak się nie dzieje, i to jest nie całkowicie strawione, tak? Tylko całe to, to wyniszczone jest to jelito. Wtedy właśnie otwierają się te połączenia i wtedy jest to, co pan mówi. Wnikają do środka naszego organizmu kawałki niestrawione, prawda? To nie jest całe jakieś tam peptydy, fragmenty, które działają alergicznie na nasz organizm, czyli po prostu powodują zupełnie nie to, co jej się dzieje. I się dzieje coś takiego, co jest ewidentnym obrazem tego, co się dzieje z naszymi jelitami, jak mamy właśnie netolerancję glutenu, tak? Po dłuższym czasie tego działania, cały czas, to jest cały proces, kostki jelitowe całkowicie są zniwelowane, tak? No, zniszczone, bo tak działa nasz system odpornościowy, traktuje to jako obce, wyniszcza. I wtedy powierzchnia wchłaniania jest minimalna. Nam się wydaje, że my się prawidłowo odżywiamy, a do organizmu nawet nie połowa się tego dostaje, tylko minimalna część. I to jest klucz do sprawy tych wszystkich właśnie problemów alergicznych. Tak jak tu widzicie, ja podałam celiaki, ale takim niesamowitym problemem jest atopowe zapalenie skóry, które no oczywiście w większości będzie nam się kojarzyło z tym maluszkiem, tak? Bo rzeczywiście tak jest, że to jest problem bardzo dużo, ponad 20% to do pierwszego roku życia, ale jak Państwo widzicie, 4% polskiego społeczeństwa dorosłych ma atopowe zapalenie skóry, tak? A jak badania wynikają na początku XX wieku, tam w 900 którymś, to był 1%, a teraz dochodzi do 30% osób z atopowym zapaleniem skóry, czyli ewidentnie nie jest to przykład problemów genetycznych, tylko problemów tego, jakie jest środowisko, w którym żyjemy, tak? Więc to, a to jest ten problem, że
tworzy się taki, to tak nazywają pięknie naukowcy, marsz alergiczny. Zaczynamy od atopowego zakalenia skóry jako małe dziecko, a jako starsza osoba kończymy na astmie, tak? Najlepszym, że tak się wyrażę, przypadku. A astma, no to jest bardzo ciężka choroba, tak? Więc to naprawdę są niesamowite problemy, ale żeby tutaj was znowu uświadomić, jak bardzo istotne jest to, że ta flora bakteryjna jest nam potrzebna, ja już kończę, drodzy państwo, to tutaj jest kilka takich właśnie przykładów, nawet badań u nas przeprowadzonych, na przykład w Centrum Zdrowia Dziecka. Poddano takie dzieci, bardzo wiele małych dzieci ma uczulonych jest na mleko, prawda? Tak, no, dużo dorosłych osób też nie toleruje mleka, ale nie z powodu uczulenia, tylko z powodu tego, że nie ma enzymu trawiącego laktozę. Ale takim dzieciakom właśnie, które były uczulone na mleko, przez długi czas podawano, no przez 3 miesiące podawano probiotyk, czyli te bakterie kwasu mlekowego, czy takie bifidofilne bakterie i okazało się, że po 3 miesiącach u 93%, tak, czyli u niesamowitej ilości tych dzieci, po przyjmowaniu tego probiotyku zdecydowanie wzrosła tolerancja, tak, na to mleko. To ewidentnie wskazuje, jak nasza flora bakteryjna jest nam potrzebna. Ona żyje z nami w symbiozie, ona coś ma z tego i my coś z tego mamy, tak? Więc bardzo ważne jest, żebyśmy sobie to uświadomili, ale niesamowicie ważne jest, moi drodzy państwo, żebyśmy sobie w tym aspekcie uświadomili nie tylko to, co przez lata mieliśmy wpajane, że tą florę wyniszczają antybiotyki, bo oczywiście, że one ją wyniszczają, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast żebyśmy sobie uświadomili, że tą florę bakteryjną również wyniszczają pestycydy, konserwanty, azotany, to wszystko, co jest dodatkiem do naszej wspaniale wyglądającej żywności, tak? Ona nas zachęca do jedzenia, nie tak jak było kiedyś, siermiężnie, tylko to siermiężnie było dużo zdrowsze niż to kolorowe, co jest dzisiaj, tak? To wyniszcza po prostu tą florę i dlatego ten przewód pokarmowy nieźle funkcjonuje. Także oczywiście, tak jak mówię, drodzy państwo, ja bym mogła bardzo długo wam opowiadać o tym, natomiast nie o to chodzi, żebym ja państwa tutaj zanudziła. Ja chciałam państwu naświetlić, pokazać, spróbować jakoś wyjaśnić, jak bardzo ważne jest dbanie o nasze jelita, bo to są takie wrota, prawda, od nich wszystko się zaczyna. Jako taką dygresję jeszcze państwu powiem, ja w grudniu miałam taką prelekcję w hospicjum w Warszawie dla dzieci. I właśnie rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, to no dusza człowiek serce by oddał tym dzieciakom, no wiecie państwo, ja stamtąd chora wróciłam, no bo wiadomo, jak się idzie do hospicjum, to nie jest dobrze. Jak się idzie do hospicjum, gdzie są dzieci, to się odbiera znacznie gorzej, tak? Więc właśnie z nim rozmawiałam i on napisał taką pracę, ale też mi powiedział, że jego zdaniem to jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę wszyscy pomrzemy w taki czy w inny sposób na grzybice. Grzyby nas zjedzą właśnie przez fakt niedbałości o naszą florę bakteryjną, tak? O to, żeby te nasze jelita wyglądały rewelacyjnie dobrze, tak? Zresztą nie tylko on, ale też jest takie utarte powiedzenie, śmierć zaczyna się w jelitach. Jak one źle funkcjonują, to po prostu funkcjonuje fatalnie nasz organizm. Dziękuję za uwagę. Aloesu, ale może pani jeszcze zna jakąś roślinę, jakiś specyfik naturalny, który, że tak powiem, podtrzymuje, pomoże utrzymać tą prawidłową florę bakteryjną w jelitach?
Czy jest jeszcze coś poza ALOS-em? No oczywiście, no możemy powiedzieć, jest, te co podtrzymują, no to będą takie rośliny, które mają dużo błonnika, tak? No to będą takie no, nasiona chia na przykład są takie, no możemy powiedzieć sobie, że nasiona lnu też będą odpowiednie, bo one, ja nie miałam tutaj czasu powiedzieć Państwu jeszcze oczywiście o kwasach omega, bo to też jest. Ale czasem jesteśmy ograniczeni. Bo jest to też niesamowicie ważne, prawda? Te kwasy nienasycone, one w nazwie mają niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, co ewidentnie wskazuje na to, że są niezbędne. Dlaczego są niezbędne? Bo my ich nie potrafimy wyprodukować. Oczywiście to też nie jest tak do końca, bo jak tu przelecę, żeby zaspokoić pana, jak mi się uda. O, tu mamy już kwasy, prawda? Co te kwasy, o, tu mamy taką kwestię. Nasza dieta, prawda? My jemy to, co jemy. Większość z nas jest jednakowoż mięsożernych, tak? Czyli zjada dużo tłuszczy stałych, dużo no, tych produktów, których właśnie tych niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych jest niewiele. Jeszcze jest jeden problem kluczowy, o którym teraz beze mnie słyszycie, nawet nie oglądając telewizji, czy nie słuchając radia, to i tak w międzyczasie gdzieś nam się takie różne reklamy rzucą, jak nam no, ci różni celebryci reklamują, jakie to świetne mają kwasy nukleinowe, kwasy te nienasycone i jak kluczowa jest proporcja między takimi dwoma grupami kwasów. Słyszycie, kwasy omega 6 i omega 3. Cokolwiek by to znaczyło. 3, 6, 9. No tak, tak, ale to 9 to wiadomo jest oliwa z oliwek rewelacyjnym źródłem, bo tam jest głównie kwas oleinowy, czyli ten właśnie 9. Natomiast problem głównie z naciskiem na to, że kardiolodzy tak bardzo mówią nam o tym, jak to jest istotne. Problem polega w tej proporcji. I ja tutaj, jak widzicie na tym, na tej wadze, jak bardzo trudno jest utrzymać prawidłową proporcję. Jak zaczęto mówić o tych kwasach nienasyconych, to pamiętam, że mówiono, że ta prawidłowa proporcja to powinna być 1 do 4 na korzyść kwasów omega 6. A teraz kardiolodzy już mówią, że musi być 1 do 1, tak? 1 do 2. Czyli cały czas widać, jak to funkcjonuje. No takim świetnym przykładem osób, które na przykład nie mają problemów z chorobami układu krążenia, to na pewno są Japończycy. Tak? Albo jeszcze te Eskimosi. Co oni robią? No oni jedzą ryby od rana do wieczora, prawda? No dobrze, to przemilczę. Natomiast to jest połowa problemu, bo oni oczywiście nie chorują na choroby układu krążenia. Natomiast przodują w nowotworze żołądka, ponieważ to, te ich ryby są niesamowicie słone. Sól po prostu bardzo podrażnia, tak? No uszkadza przewód pokarmowy. Pomijając kwestię ciśnienia i tego wszystkiego, co byśmy innego o soli mogli powiedzieć, tak? Ale ewidentnie widać, że oni nie mają problemów z tym, ponieważ oni tych kwasów dostarczają dostatecznie dużo. A my tego nie robimy, bo nikt z nas praktycznie nie je ryb codziennie. Tak? Ale teraz naukowcy rzeczywiście, bo ja na Ksusiu już chyba dwa lata temu wyczytałam, że sama omega 3, ta podstawowa dla układu krążenia i ta podstawowa, która jest, że tak powiem, w rybach, prawda? Jest dość za mało. No za mało, nie dają no niestety. Tylko niezbędna jest właśnie ta szóstka i dziewiątka. No w dobrych, tak, proporcjach. No i ja teraz właśnie pokazuję Państwu, jak jest na przykład w tym przysłowiowym kotlecie schabowym. Jest 1600 mg omega 6 i 160 omega 3, no czyli do proporcji 1 do 2, a 1 do 1 to już w ogóle jest niebała ziemia, prawda? Więc bardzo dużo osób lubi na przykład olej słonecznikowy, to już jest w ogóle tragedia, bo tam jest proporcja 1 do 120, więc fatalnie, tak? A teraz
właśnie tak jak powiedziałam, woli tego, żeby zaspokoić Pana albo uprzedzić Pana pytanie, tak? To dlaczego tak nam niesamowicie trudno jest w normalnej diecie te proporcje zachować? I teraz dlaczego tak istotne jest, żeby te proporcje były takie, jakie są? Bo to, nie, to jest tak, że jedne i drugie kwasy są nam niesłychanie potrzebne. Tylko z tych kwasów omega-6 w naszym organizmie powstają tak zwane czynniki prozapalne, czyli takie, które powodują agregację płytek, sztywność naczyń, zwel i tak dalej. Tak? Natomiast z kwasów omega-3 powstają czynniki wręcz działające odwrotnie, tak? I bardzo istotna jest proporcja, bo to, to w ogóle nie chodzi o to, żeby nie było tych prozapalnych, bo było fatalnie, jakbyśmy mieli dżungl. Dlaczego szczególnie się spotykamy z jednym, prawda? No. Można kupić tabletkę, kapsułka omega-3. Rzadko kiedy jest ta, bo ja też jestem od lat na to wyczulona, że tak powiem, ale po prostu mam wiedzę, jak i Państwo, bo do Nexusa zachęcam od lat, żeby to czytać. Po prostu to ten periodyk dwumiesięczny, to teraz już się pokazuje. No tak, 3-6-9 razy. Ale proszę zwrócić uwagę, ja pierwszy raz o tym, jak bardzo ważne są te kwasy, usłyszałam na studiach, czyli no ponad 35 lat temu. Profesor Gryglewski wtedy odkrył, co powstaje z tych kwasów, takie prostaglandyny, tak? Takie związki. Nazwa pochodzi od tego, że po raz pierwszy wykryto je w gruczole krokowym. No taka nazwa od tego pochodzi. Ale to są właśnie to 30 kilka lat temu, tak? A od ilu lat słyszymy o kwasach omega? Że są takie nam niezbędne, tak? Od kilku lat się głośno o tym mówi. Tak samo jak o tych, co wspomniałam, probiotykach. Przecież też nic nie było mówione, a teraz się reklamy w telewizji raptem zaczęły pokazywać, tak? Te kwasy, omega w naturze, poza rybami, tak powiem, czy pani zna? To znaczy tak, no oczywiście, no pewno wiele osób mi powie, że olej lniany, tak? No bo... Olej, wiadomo, że to by trzeba było. No tak, tylko widzi pani, olej lniany, jak pozwoli sobie dojść, to nie ma tych końcowych składowych, tylko ma te początkowe. Czyli jak proporcja, mimo że my pijemy ten olej lniany, jak proporcja nie jest zachowana, to na zasadzie czystej konkurencji będą przekształcane tylko omega-6, bo po prostu no, to tak jest, jak enzym ma do wyboru tego, co jest dużo, to nie będziesz szukał w tym dużo tego, co jest mało, tak? Czyli cały czas ta synergia, że tak powiem, no, jest niezbędna. No dokładnie, dokładnie, tak? Jeszcze raz bardzo no chyba to tak samo, no właśnie to jest ten problem, o którym mówimy. Powinniśmy jeść rybę, tak? Tylko, że jak obejrzeliśmy na przykład na Discovery program o tym, jak hodowany jest łosoś, no to przestaniemy go jeść, prawda? No tak, świetnym źródłem kwasów omega-3 będzie właśnie łosoś, makrela, halibut, nawet nasz śledź. No tylko to jest po prostu tak, to są ryby drapieżne, długo żyjące, prawda? One to z planktonu, z tego wszystkiego, ale również z tego, co w tym oceanie jest, tak? Bardzo dużo osób powie, nie będę jadła ryb, bo tam jest dużo metali ciężkich. Pani tak. Małgosiu, alternatywa nasiona, jabłka. No tak, no więc mówię, no więc to... Nasiona, no więc jak pani mnie zapyta, to ja powiedziałam jako pierwsze nasiona kiabłka. No tak, ziele czystek też jest świetnie, bardzo działa. Tak, tak. No więc tutaj po prostu trzeba szukać tych alternatyw naturalnych, ale z drugiej strony no też no nie można popadać w skrajność, no jeść musimy, tak? No, czym się odżywiać musimy, no nie ma silnych, tak? No i wiadomo, że też będziemy jeść wieprzowinę, też wymienimy mnóstwo powodów, dla których jej nie powinniśmy jeść, tak? No więc i tak dalej, więc we wszystkim trzeba zachować umiar. No trzeba po prostu znać ten umiar, jak to się mówi, tak? Żeby ale po prostu... koniecznie jeść. Ale koniecznie jeść, bo tak jak tu, prawda, mówimy o jelitach, więc zobaczmy, ile jest powodów, żeby no, te kwasy omega się znalazły, bo one powodują
elastyczność, kwasy omega, niewykorzystywane są te nienasycone przez nasz organizm jako materiał energetyczny, czyli to, żebyśmy mogli się ruszać, funkcjonować, tylko są wbudowywane w błony komórkowe, tak? No bo każda nasza komórka jest otoczona błoną, ma chronić tą komórkę, ta błona, i ona musi być elastyczna, tak? Czyli musi być elastyczna po to, żeby przyjąć to, co ma wejść i oddać to, co powinno być z niej usunięte. Jeżeli tam nie ma odpowiedniej ilości tych kwasów nienasyconych, a są wbudowane w to niestety też nasycone, to ta błona się robi sztywna, tak? Czyli ten cały proces wymiany zaczyna szwankować, tak? I to wszystko przestaje prawidłowo funkcjonować. Dokładnie tak jest i przy wodzie pokarmowym, ale tak jest, jak ja Państwu tu na każdym etapie, prawda? One są niezbędne, żeby układ krwionośny prawidłowo funkcjonował, żeby zabezpieczyć, ale też wiadomo, że jak już są zmiany miażdżycowe, to działanie kwasów jest takie, że ono nie zadziała radykalnie, że nam się ta blaszka oderwie i nie daj Boże, prawda? Tylko będzie tak łagodnie, powoli oczyszczać, tak? Tak złuszczać byśmy powiedzieli, no nie wiem jakiego tu słowa użyć. Także jest to bardzo istotne. Również jest istotne, ponieważ zmniejsza poziom cukru, ponieważ te właśnie tam te końcowe produkty, które powstają z tych kwasów omega-3, takie tajemne nazwy EPA i DHA są niesamowicie istotne dla układu nerwowego. Tak, nasz mózg to, czy nam się to podoba, czy nie, to jest głównie zbudowany z lipidów. No to jest, no tak to funkcjonuje i tam, żeby nam dobrze przewodziło na tych komórkach nerwowych, to one muszą być elastyczne, więc tam muszą być. Dlaczego ten właśnie końcowy produkt, to DHA, jest takim suplementem z wyboru dla wszystkich dzieci, no nie tylko dzieci, dla wszystkich, którzy mają problemy z autyzmem, tak? Autyzm, czyli no ewidentny brak prawidłowej komunikacji z otoczeniem, tak? Czyli ewidentnie związane z systemem nerwowym, to jest w niesamowicie dużych ilościach podaje im się kwas DHA właśnie po to, żeby to prawidłowo funkcjonowało. Więc to nie tylko układ krwionośny, nie tylko układ pokarmowy, ale właśnie również mózg. Kobiety, które mają mieć dzieci czy w ciąży, no powinny te kwasy przyjmować, bo też wiadomo, że to po prostu rozwój tego przyszłego układu nerwowego jest niesamowicie ważny. Ale też bardzo ważny jest układ odpornościowy. Też tutaj mamy napisane, że na przykład jak badano, to znacznie rzadziej pojawiają się nowotwory układu pokarmowego. O 50% mogą się zmniejszyć, jeżeli regularnie przyjmujemy kwasy omega-3. I to, co trzeba uświadomić sobie, to są niezbędne. Tak jak niezbędne są witaminy, które wiadomo, że musimy dostarczać do organizmu, tak samo niezbędne są kwasy tłuszczowe. I ty chciałaś, tak, tak, już. Chciałem zapytać o olej kokosowy. Czy ta proporcja kwasów omega-3 jest tutaj korzystniejsza? No nie jest najgorsza, ale nie jest taka rewelacyjna. Można, no można. No na pewno najgorsza jest jakaś tam. No jakbyśmy powiedzieli, ja o tej proporcji, to powiedzielibyśmy, że najlepszy będzie rzepakowy, tak? No bo ten ma najlepszą proporcję. Później będziemy tak schodzić. Najgorsze są jakieś tam kukurydziane, prawda, słonecznikowe, palmowe. To wiadomo, że to są te oleje, których w ogóle nie powinniśmy stosować. Przy czym, no naprawdę, niesłychanie, to dużo energii, czasu, wysiłku musiałoby nam zająć, żeby samą dietą sobie te proporcje zrobić, tak? No bo byśmy musieli właściwie no tak obsesyjnie wszystko sprawdzać, ile w każdym produkcie, którym je zjadamy, jakie są proporcje. Więc naprawdę to jest taka rzecz, że to trzeba sobie wpoić, że musimy się tym uzupełniać, przy czym i tak jakieś takie namacalne objawy to zobaczymy no najwcześniej po miesiącu, bo to przecież wszystko musi
ulec wymianie, prawda? Wbudować się nowe na miejsce tego, co już było. To niestety tak prosto nie jest. No tak, no więc właśnie, no. No tak, tylko że widzi pani, ja chcę, co ja chciałam przez to powiedzieć, że no, bardzo często zioła stosujemy, prawda, w jakimś celu, tak? Czyli postosujemy pół roku, czy ileś nam no, pomoże i wtedy myślimy, że możemy odstawić. Natomiast w przypadku kwasów nienasyconych nie ma takiej opcji, tak? Nie, bo jakby je odstawimy i zaczniemy je z powrotem nasycone, to one po prostu się tam budują w miejsce tych nienasyconych i wrócimy do punktu wyjścia. Nie chciał, jesteśmy skazani na suplementację. Ja bym mogła tu Państwu pokazać mnóstwo takich prac, no bo oczywiście to Pan nie pytał o alternatywy. Tak samo będziemy mówić, no mnóstwo, przecież skądinąd wiemy, że bardzo dobre są na przykład jabłka, prawda? Wiemy, że są. Nawet Anglicy mają takie powiedzenie, jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka od nas, tak? No tak, no ale wie Pani, w ubiegłym roku pokazała się praca, jak przebadano 50 różnych warzyw i owoców pod kątem pestycydów. No i okazało się, że jabłka, truskawki mają ich najwięcej, tak? No to co z tego, że one mają tą kwercytynę, która uszczelnia naczynia, że mają te wszystkie witaminy, jak jedząc je wprowadzamy te świństwa, chciałam powiedzieć, nieładnie. No chyba, że nasza wątroba się uodporni. No ale ona się tak średnio uodporni, no, bo ona rzeczywiście jest za to odpowiedzialna, żeby ona oczyszczać organizm, no, ale tak samo jak ta trzustka, o której wspomniałam, jak nie będziemy jej wspomagać, to ona nie da rady, no nie da rady. Ja wiem, że hepatocyty, czyli komórki wątroby, mają pewną zdolność regeneracji, ale wszystko do czasu, tak? To czyli co jest najważniejsze, bo podeszła Pani do tematu całościowo i tu się zgadzam jak najbardziej. Teraz zatrzymałyśmy się na kwasach omega, prawda? No więc, no... Czy, bo to jest cały to no, bo, no bo podeszłam do tematu całościowo, dlatego że organizm nasz jest całością, prawda? Więc to no właściwie nie można inaczej, bo inaczej to... Nie powinnam może jeszcze wiele, wiele innych suplementów. Oczywiście. Są też ważne. Oczywiście, no tak, ale od czegoś trzeba zacząć, coś trzeba wybrać, prawda? No i ja dlatego tak ustaliłyśmy, że trzeba najważniejsze zacząć od jelit, prawda? Żeby, bo jak te jelita nie będą funkcjonować prawidłowo, to żebyśmy sobie wymyślili, nie wiem, jakie rewelacyjne suplementy, bo przecież bardzo dużo tu ich różnych roślinnych możemy wymienić, to nic z tego nie wyjdzie, bo i tak ta nasza jelita tego nie... No tak, a tak jeszcze a propos właśnie jelit i ich działania. I chciałabym usłyszeć Pani zdanie na temat wody, picia wody, bo tak jak wszyscy od lat lekarze zalecają pić dużo, minimum 2 litry dziennie, tak teraz mówię, ja przynajmniej czytałam w przód roku chyba zupełnie inne, odwrotne, że wcale to jest nieprawdą, że trzeba wody ograniczać, że ta ilość jest nie wcale ta określona 2 litrami, to jest żadna podstawa i nieprawda. Czyli, że prawda wczoraj przestała być prawdą dzisiaj. To znaczy, no, to jest tak, nie do końca. Oczywiście nieprawdą jest, że dla każdego jest potrzebne 2 litra wody, bo tak naprawdę, no, każdy z nas jest inny, ma inną masę i tak dalej. Natomiast prawdą jest, że przy 10% albo i nawet trochę więcej zbudowani jesteśmy z wody. Że wszystkie procesy, które zachodzą w naszym organizmie, zachodzą w środowisku wodnym. Więc no nie ma takiej możliwości, żeby woda nam była niepotrzebna. Możemy się zastanawiać nad jakością wody i wtedy będzie pewien problem. Nie, tak w kontekście jeli. Nie, no więc w kontekście jeli na pewno jest nam potrzebna woda. Dlatego, że tak, też słyszeliśmy i też sobie tutaj dzisiaj wspomnieliśmy, że na przykład w kontekście oczyszczania bardzo istotny jest błonnik, tak? Ale ten błonnik jak nie jest napęczniały, tak? Czyli nie będzie dostarczana ta woda, to on może zrobić więcej złego niż dobrego, bo on, nie daj Boże, w tych wszystkich uchyłkach jelit tam się może zagnieździć, tworzą się tak zwane kamienie kałowe, co stwarza jeszcze więcej problemów niż
wyjściowo, tak? Także jak ktoś bierze, zjada błonnik, prawda? Nawet no, zjada sobie na śniadanie, nie wiem, płatki owsiane, jakikolwiek, tak? To on musi to mieć napęczniałe, tak? Tak jak taki roztwór żelu się takiego musi zrobić w tych naszych jelitach. Bardzo wiele osób, które, no mam taką, mamy taką wspólną znajomą, która zajmuje się dziećmi, no takimi, które mają problemy na przykład z nauką i tak dalej, czyli no pracuje z nimi nad układem nerwowym, mówi, że niezbędna jest ta woda i przelicza to w ten sposób, że każdej osobie potrzebne jest tyle szklanek wody, ile wynika z podzielenia masy ciała przez 11. Tak? Masy, każdy wie, jaką ma tam masę, podzieli sobie na 11 i wyjdzie z tego ilość wody. Istotą jest, istotne jest niesamowicie, żebyśmy tą wodę popijali małymi łykami, tak jak ona ma zajęcia z dziećmi, żeby ich mózg prawidłowo funkcjonował, to tam zawsze stoi szklanka wody. I nie pijemy haustem, tak, wypijamy całą szklankę i później nie pijemy pół dnia, tylko po prostu popijamy tę wodę, tak. Czyli porcjami dostarczamy wodę do organizmu, tak. Jak ubytek następuje, no przecież się pocimy, tak, różne rzeczy, tak. Bilans musi wyjść na zero, krótko mówiąc, tak? Oddajemy z moczem bardzo dużo, bardzo mało w procesach metabolicznych produkujemy, tylko 300 ml, a całą resztę, no jak prawidłowo nasz układ moczowy funkcjonuje, to oddajemy około 1,5 litra na dobę, tak? Więc czymś musimy to uzupełnić. Więc takie jest moje zdanie na temat wody. Mam mieszane uczucia na temat wody utlenionej. No bo to jest natlenek wodoru, czyli inaczej również wolny rodnik, tak? No więc nie wiem, co mam panu powiedzieć. Ja jestem przeciw. To znaczy tak, no woda alkaliczna, no to na pewno tam coś musi być dodane, żeby ona miała to pH zasadowe. No ona może działać, prawda, no bo to jest, no wiecie państwo, bardzo dużo jest pytami marketingowymi, bo no kwestią jest, że mamy alkalizować, bo głównie zakwaszamy, prawda, organizm. Jak jemy dużo mięsa, dużo wędlin, dużo takich rzeczy jak cukry proste, to wszystko służy, no tak, do zakwaszenia organizmu. Słucham? Cytrynka, no owszem, no. Tylko też musi być dobra cytrynka, tak? A nie ta z pestycydami, no. Nawet taki ziemniaki, którą się przypisuje głupstwa, bo tuczą, bo zdrowia. Nieprawda, one mają, właśnie nie. Odkwaszają. Nie, no ziemniaki. W organizmie mają. Nie, ziemniaki nie są takie złe, tak są dobre. Zmieniają się zasadowo, tak samo mleko kwaśne. Oczywiście. Tak jak złot jest szkodliwe, bo zakwasza, tak mleko kwaśne. Żadne kefiry, jogurty, głupoty. Dodatkami niby sztuczne bakterie i tak dalej. Zwykłe siadłe mleko, słuchajcie, stare siadłe. No bo to są, no. Odkwasza. No, super. No bo to jest. Ale figi chyba najbardziej odkwaszają. No tak, ale figi są pieruńsko słodkie. Dlaczego? Bo one są świetnym źródłem błonnika. Tak? One na pewno, no tylko że z drugiej strony mają. Ja też to nie wiem. Także to jest. Od trzeciego roku życia się nie powinien być mleka słodkie. No mleka się, no bo to jest. Zlepia, bo ona przecież zlepia. No tak, ale. Mleki krwi zlepia. Ale ponad 30% społeczeństwa w ogóle nie toleruje polskiego mleka. To znaczy polskiego społeczeństwa nie toleruje mleka, o tak chciałam powiedzieć. Dlatego może i też polskiego, no bo to wiadomo jak jest, bo po prostu nie ma tego enzymu, który trawi podstawowy cukier w tym mleku, laktozę. Ale tutaj znowuż kazeina to jest białko i ono uczula. Kazeina to jest. Tak, natomiast dlaczego my nie tolerujemy? Dlatego, że nie mamy enzymu trawiącego laktozę, takiego dwucukru. I też znacznie poprawia się ta tolerancja,
jak się ma odpowiednią florę bakteryjną, ponieważ te bakterie żyjące z nami w symbiozie produkują ten enzym, który trawi tą laktozę. Natomiast kazeina to jest białko mleka, na które bardzo dużo osób jest uczulonych. A to są dwie różne rzeczy, uczulenie, a nie tolerancja. Tak? Także to tak wygląda. Jak aloes wpływa na tą równowagę kwasowo-zasadową? No oczywiście będzie działał alkalizująco, bo co to jest produkty zakwaszające, to wcale nie te, które mają w nazwie kwas, tak? Tak jak kwas cytrynowy, kwas winny. Tak? To jabłkowy. Jabłkowy. To wszystko są produkty alkalizujące, bo problem nie polega na tym, czy my przyjmiemy kwas, czy zasadę, tylko problem polega na tym, co w naszym organizmie, z tego, co my zjemy, powstanie. Tak? A z tego białka, z tego mięsa właśnie powstają końcowe produkty, które są kwaśne, tak? I one zakwaszają. Czyli ocet winny, nawet, czy jabłkowy robiony samemu? No będzie alkalizował. No, ja się osobiście odkwaszałam urobionym przez siebie octem jabłkowym z recepty naszej koleżanki. No, tak, tylko że znowu wziąć takie jabłka, które no, nie są zatrute. To jest ten podstawowy nasz problem, prawda? To jest tak, jak ja nie dalej jak wczoraj tak rozmawiałyśmy. Ja na przykład bardzo lubię czereśnie, nie mogę się przyznawać, bo są słodkie, tak? Ale no te czereśnie, które jadłam w dzieciństwie, to każdą musiałam przegryźć, zobaczyć, czy tam nie ma robaka, tak? A teraz nie muszę tego robić, prawda? No w ogóle nie ma w nich robaków. No o czym to świadczy? No o czym to świadczy? No, świadczy o tym, że one są już tak potraktowane tą chemią, że żaden robak ich się nie da. No nie, no ja nie mówię, ja jem, bo ja lubię, tylko po prostu no rozmawiamy w tym aspekcie, jak ta żywność wygląda. To samo z jabłkiem. No dokładnie. Pomyślamy zdrowsi. Chyba głowi teraz się tak. Musimy powodować robaki. No ja rozumiem, ale wie pani, jak bardzo dużo osób robi inaczej, różne rzeczy robi, tak samo jak truskawki, no ileż osób ma problemy z tym jedzeniem truskawek. Wczoraj jechałam tramwajem i słyszę, jak pani mówi, że dzisiaj to ja jestem do niczego, bo wczoraj zjadłam niemyte truskawki. No tak, no ale no bo co na, no bo nie zmyła tych wszystkich. No właśnie, one jeszcze mają poleżeć co najmniej godzinę, wypłukać kilka wód. Osobiście uwielbiam truskawki, nie dlatego, że obniżają cukier, ale są cudowne, sezonowe i zjadam. Ale one mają bardzo dużo wartości, naprawdę. Kilogram ziemi truskawek zjadam. Oczyszczająco działają, bardzo dobre są. Ja teraz, ponieważ lepsze. Pogadałam, to sobie popiję. Tak, a może koleżanka jeszcze coś uzupełni, co pani tam w tej swojej firmie cudownego, co jest takie? Chociażby tak, jeżeli chodzi o produkty, to oczywiście tutaj pani doktor mówiła o aloesie. Dokładnie taki aloes też, o tym chciałam powiedzieć na początku, tak, ponieważ wybieram firmy, które wyznają tą samą filozofię, co ja, czyli współpracuję z firmami, które przede wszystkim pozyskują produkty z ekologicznych, czystych terenów, które mają certyfikaty GMP, które mają certyfikaty jakości. I chociażby, jeżeli chodzi, szukając o aloesu, szukałam długo aloesu, który spełniałby te wszystkie kryteria. Jest to czysty, wyizolowany miąższ aloesowy, który jest zakonserwowany, pan też pytał, Czy pani to jest winko jakieś, czy to jest maść jakaś? Maści też są. To jest miąższ aloesowy, to jest roztwór wodny, czyli ten miąższ wyfiletowany. Tylko z wodą? Tam jest 96% samego miąższu. Samego miąższu. To jest tak gęste, taka galaretka, zobaczysz. No taki nie do końca, że. To jest w butelce. I teraz konserwowane też jest środkami naturalnymi, czyli jeżeli jest benzoesan sodu napisane, to jest on wyizolowany z jagód, czarnych jagód i jeżyn. Jeżeli jest mowa o sorbitolu, to jest on pozyskiwany z kukurydzy. Jeżeli mamy
gumę ksantynową. Jest ona z glonów morskich. Z brunatki. Tak, także każdy konserwant jest też naturalny i nie ma tam środków chemicznych. Długo szukałam takiego produktu, jest. Firma ma plantacje, największe plantacje chociażby na świecie, to jest największy potentat na rynku, ma największe plantacje na świecie w Dominikanie, w Meksyku i w Teksasie. Także tam są czyste, ekologiczne tereny, pustynia. Tam nie ma pestycydów, nie ma chemii. Co roku robione są badania i w ten sposób odbywają się zbiory. Jakie cała Ameryka? Data po otwarciu przechowuje się w lodówce. Mniej więcej 2-3 miesiące do pół roku można trzymać ten produkt w lodówce, ale warunek jest w lodówce. Wspomnieliśmy jeszcze o alternatywie, chociażby cena. Tutaj zaleca się, ponieważ jest to miąższ aloesowy, zaleca się łyżeczkę, czyli 5 ml dwa razy dziennie. W przypadku soków, o których tutaj pani doktor wspominała, że mogą to być produkty przetworzone bądź zliofilizowane, czyli cały liść wysuszony i przemielony, tak? I z tego robione są produkty. I w tych przypadkach przyjmuje się 30 ml 3 razy dziennie, czyli dawką taką terapeutyczną, zalecaną, dzienną jest 90 ml. W przypadku czystego miąższu jest to 5 ml dwa razy dziennie, czyli dzienna dawka terapii wychodzi nam złotówka. W przeliczeniu na przykład, przypuśćmy do takich soków z marketów, jest to terapeutyczna dawka koszt 4-5 zł. Takie są to przeliczniki, ponieważ tu mamy miąższ, czyli cały koncentrat w 5 ml. Możemy to sobie rozcieńczyć w wodzie, jeżeli oczywiście chcemy. Natomiast alternatywą chociażby do kwasów omega-3-6, o których była mowa, to też przygotowałam dla Państwa już ponad rok temu poradnik, ponieważ dużo osób cierpi do tej pory, teraz jest tego coraz więcej. Zawsze to powtarzałam, dlatego przygotowałam to w poradniku. Nasiona, przede wszystkim naturalne nasiona. Nasiona, w których jest życie, pod osłonką jest życie. I teraz każde nasionko, które zostanie zasadzone, ono nam wykiełkuje. I to są właśnie błonniki, które nazywałam błonniki witalne. Tam jest babka pleśni. Przepraszam, do tych nasion to trzeba mieć ogródę. Tak, ale też nasiona pozyskuje i kupuje tak ze sprawdzonych plantacji, ze sprawdzonych, tak jak mówię, współpracuje z producentami, którzy wyznają tą samą filozofię co ja, czyli przede wszystkim musi zależeć na tym, żeby pomagać ludziom, bo moim przesłaniem jest, żeby pomagać Państwu, żeby zadbać o Państwa zdrowie, żeby zmniejszyć wydatki na leki, a przede wszystkim poprawić jakość Waszego życia. To jest przesłanie moje i z tym wychodzę do Państwa i z tym pracuję na co dzień. Także zapraszam do siebie chociażby czy po aloes, czy chociażby po błonniki, o których mówię, też stanowi to uzupełnienie kwasów omega-3 i 6, tak ważnych dla układu krwionośnego, czy chociażby do tego, żeby oczyścić jelita, ponieważ nie dość, że poprawiamy sobie tymi błonnikami, ponieważ one nie czerpują nam jelit. One mają dużo substancji śluzowych, o których pani doktor mówiła, tworzą osłonę, barierę dla jelit, ułatwiają perystaltykę, a jednocześnie zbierają wszystkie toksyny z organizmu. Tam jest ostropest, chociażby chroni wątrobę, zawiera glutation, a jednocześnie też sylimarynę. Tam są nasiona chia, nasiona babki płeszni, nasion łupina babki jajowatej i babka jajowana. I chociażby w jednym jeszcze też z produktów jest są trzy różne mieszanki kompozycji. W zależności kompozycji. To są kompozycje. Błonnik, ale to są gotowe produkty, tak, zawierające te kompozycje, tak, rozumiem, tak? Tak. Trzy produkty. Błonnik witalny C, błonnik witalny XC. Do każdego produktu jest jakaś dołączona. Tak. Tak. Właśnie to, co pani doktor też wspomniała. Przede wszystkim dałem się, że nauczy tego na pamięć, żeby się przyzwyczaił. Tak, opis jest i też zwracam za każdym razem uwagę klientom o proporcjach wody. Tu musi być łyżeczka, bierzemy łyżeczkę nasion odpowiednio w odpowiednich proporcjach, które są przygotowane i zalewamy szklanką wody.
to musi być szklanka woda, czekamy, tworzy się galaretowata masa i pijemy z całą zawartością nasionek. I dopiero wtedy jest to takie źródło błonnika, które nam nie zaszkodzi, a pomoże. 6 tygodni wystarcza, żeby sobie doskonale poprawić chociażby cholesterol, tak? Osoby, które przychodziły z ogromnym cholesterolem, lekarze już nie potrafili sobie radzić z tym problemem. Po 6 tygodniach robimy badanie, rewelacyjne wyniki. Także zapraszam, bo jest dużo alternatyw. Od tego jestem, żeby i właściwie alternatywa jest. Proszę zlokalizować oficjalnie. Piramowicza, zostawione są ulotki. Piramowicza 2 znajduje się moja zielarnia na rogu Jaracza. To jest róg Jaracza. Właściwie to jest ta droga, która bliziutko stąd. Róg Jaracza i Piramowicza. Czyli cerkiew, ta ładna cerkiew i prosto w dół Jaracza. Piramowicza. No dziękujemy. Jeszcze ma Pani coś takiego ciekawego, co byś mogła tutaj zaoferować? No chociażby to jest właśnie ten poradnik. Czy macie Państwo pytania jakieś do Pani czy do Pani? To jest ten poradnik. Poradnik jest dostępny i w księgarniach i u mnie. Także zapraszam. Opisane są wszystko, jak funkcjonuje każde z ziarna, jak powinien funkcjonować prawidłowo organizm. Krótko, zwięźle, nie wgłębiałam się w procesy biochemiczne. Jest to poradnik przygotowany dla każdego. Jeżeli chcemy coś więcej się dowiedzieć, oczywiście można się dowiedzieć. To super. No, czy Państwo macie jeszcze, chcecie coś wiedzieć, bardzo proszę, pytajcie. Bo od jakiegoś dłuższego czasu miele się nie zmiany, mało. Na bieżąco staram się, przy okazji jak przy śniadaniu. No rozumiem. Teraz się zastanawiam, czy ja dobrze robię, czy nie lepiej jest całe ziarno jeść, bo wiem, że utlenia się, jeżeli się dużo na nie, to stoi. Tak, no wie Pani, może Pani gryźć. Tak, ale chodzi mi o to, jak organizm korzysta z tego, czy lepiej z tego zmielonego, chodzi mi również. Jeżeli Pani od razu zmieni i od razu się, to spokojnie, no nie, lepiej nie zostawiać tego zmielonego. Co tam się utlenia? Bo się mówi, że się utlenia. No to tak samo są przecież tam jest mnóstwo innych rzeczy, nie tylko, ale prawdą jest, co jest też niesłychanie istotne, że te kwasy też mogą ulec uszkodzeniu, bo one jak są nienasycone, jak sami mówimy, to one tam mają, to polega na tym, że no, są zbudowane z węgli, tak? I tam między tymi węglami są takie dwa wiązania i one są wtedy nienasycone. Jak się utlenią, to się zrobi jedno, albo się przestawi i zrobią się tak zwane kwasy trans, o których pewno też słyszeliście, że są bardzo niezdrowe, głównie powstają w procesie utwardzania. Tak, no. Bo w aptekach jest pewno tego mielonego. No jest. Jeszcze odtłuszczony, no to już w ogóle nie. No więc to jest bez sensu, dlatego że tak naprawdę ten tłuszcz tego typu to nie jest taki zły. Naprawdę znacznie więcej złego w naszym organizmie robią cukry proste niż tłuszcz. No dokładnie. No, to niestety nasz organizm wygląda tak, że to wszystko, co nam się odkłada w postaci tłuszczu, tak, tego niedobrego, to wynika z tego, że my jemy węglowodany, a nie z tego, że jemy tłuszcze. No, tak wygląda metabolizm. Z cukru powstają tłuszcze. Nasz kolega chemik je tłuszcze kilogramami. No więc dlatego mówię, że to w ogóle... No w ogóle to pewno nie je, bo by nie funkcjonował. Coś tam musi zjeść. No tak, tak. No tak, tak, ale nie zjada, no rozumiem. Słodyczy nie. Można żyć bez słodyczy, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Zapytać, bo tak, obie Panie macie tylko gdzie te endorfinki potem. Od jak dawna macie takie figury i co używałyście? Można tak powiedzieć. No ja mówiłam, od kiedy używam aloes, to już nic odkrywczego nie powiem, natomiast... Z całym szacunkiem aloesie, ale tutaj to, co Pani powiedziała, to była rewelacja. Powtórzę zaraz swojej mamie, bo ona zakochana w aloesie, że od razu ciągnie mi tam ręczy. Jak powiem, że dzisiaj właśnie tak przywróciłam się do aloesu mocno. To na pewno że tak mówiła aloesie, Państwo... to... Pani tutaj forever reklamuje, tak? Nie reklamuje, ja twierdzę, że on jest dobry. Kiedy mama moja to jeszcze na oczy zresztą stosowała, smarowała. A no tak, no tak, on gotowo. Tak, no bo on jak...
nogi, pięcio, no to wszystko jest też bardzo dobre, bo on tak ściąga, prawda? Działa tak, to jest nieobecne. Pani aloe stosuje, to właśnie pani aloe stosuje. No ja stosuję ten aloes, o którym mówiłam, w firmy Forever. Z tym, że, tak, z tym, że bardzo ważne jest do zewnętrznego stosowania. Tak, tak, tak. Nie zewnątrz ten problem. Ja no, tak stosuję. Na włos i a no oczywiście, to jest mnóstwo produktów, które mają żadnej, nie ulega wątpliwości, od tego się zaczęło, tak? Kleopatra i Aleksander Wielki odkryli aloes, dlatego że zdoił im rany, czy powodował, że skóra była aksamitną z Kleopatry, razem z tym mlekiem kozim, tak? No więc tak to nie, jest. Ona też czy złoto i o, no, no, ja rozumiem, to, bardzo ale mądrą no, kobietą nie miała szansę, możliwości. Oprócz tego, że była mądra, to jeszcze miała szansę, potrafiła to wykorzystać, tak, tak, swoją mądrą. Tak, ale i tak kiepsko skończyła. No. Zaliczyła co nieco i dobrze. No, tak. Także jeszcze, no macie Państwo, bardzo proszę, ja zawsze zachęcam proszę o odwagę. No to są te konsultacje na żywo. Ale za byli odważni. Za darmo, że tak powiem, odważyć się pytać, bo macie no, tutaj... Ale co z tym scenariuszem, że słyszymy dzisiaj? Ale no, panie bardzo pytają cię o cenę, no więc powiedz, tak że jeden balon... Jeden aloes kosztuje 99 zł. Litr. Litr, tak. Natomiast butelka starcza na 2-3 miesiące, tak jak to przeliczyłam. To jest ten balon. Tak, na 2-3 miesiące, dlatego że tutaj stosujemy 5 ml dwa razy dziennie. To jest tak no na miesiąc na pewno wystarczy. To jest koncentrat. Jakimś oczywiście tańsze, bo ja mam też tak, mam trzeba przyjść. Tak, jeżeli się chce na początku, to jeżeli no, to jest taka rzecz, ja na początku brałam więcej, przyznaję to doraźnie, tak, bo a później jak już do stosowania stale, tak, to... Ten aloes bardzo dobrze wpływa na zmniejszenie cukrzycy. No on nie ma tak, tak, on neutralnie zmniejsza. Słucham? Insulinę, nie, mogłabym jej w prezencie, tak chcę się kupić, to by pomogło. No, ale ona ma cukrzycę insuliną zależną, tak? Czyli musi już brać. Bardzo wiele osób po pewnym czasie brania, stosowania aloesu zmniejsza dawki insuliny. No, wiem zresztą, tutaj Państwu dałam przykłady dwóch prac, właśnie, które dotyczyły aloesu i osób z cukrzycami, więc spokojnie można podawać aloes. Przecież taka osoba, która bierze insulinę, to musi bez przerwy sprawdzać poziom cukru, prawda? Ona cały czas musi dostosowywać to, co je, do poziomu cukru, więc ona będzie widziała, jak ten aloes działa i wtedy wie, co, ile musi zjeść tych dawek, tak, żeby ten cukier był taki, a nie inny. No, faktem jest, że na pewno przywróciła pani aloes nam przynajmniej tutaj do życia i na pewno pokochamy. Ale mówią, że nie wszyscy, to znaczy do pewnej grupy krwi chyba, tak aloes. No wie pani, to, ja nie mogę się wypowiedzieć, bo ja jestem całkowitą przeciwniczką. Ja też, jeśli chodzi o grupę krwi dla mnie to nie widzę. Nie widzę przełożenia swojego biochemicznego na te dwa cukry, które tam się muszą wbudowywać w te związki odpowiedzialne za konkretne grupy krwi do jedzenia. Bo to jest taka bardzo fajna teoria, ale te cukry, które tam brakuje w tych pewnych grupach krwi, tak nasz organizm potrzebuje do czego innego, więc ja w ogóle jestem całkowitą przeciwniczką tego. Jedynym przeciwwskazaniem, jak już pani tutaj coś zaczęła mówić, to mogę powiedzieć, że są kamienie w woreczku żółciowym albo w dębie. To przeciwniczka aloesu? To nie. No, trzeba bardzo ostrożnie, dlatego że to zmienia, no co mogę powiedzieć, zmienia środowisko, tak? I problem polega na tym, że te kamienie mogą się ruszyć. Z jednej strony to jest dobrze, tak? Bo pozbędziemy się, tylko no uprzedzam, jak już miałam coś powiedzieć przeciw, to teraz mi się przypomniało, że muszę uprzedzić o tych kamieniach. Dziękuję, bo już się ucieszyłam. To nie wiem. Akurat coś takiego też mam.